Firma DGI praktycznie została stworzona po to, żeby wypromować system piątej i szóstej generacji, bo w tych generacjach upatrujemy przyszłość w ogóle autogazu. Oba systemy są w odróżnieniu od naszych konkurentów systemami bardzo uniwersalnymi, czyli zarówno system piątej generacji, jak i szóstej generacji jest do skonfigurowania z dowolnym pojazdem. Jeżeli chodzi o systemy czwartej generacji, to nie zapominamy o nich. Jesteśmy oczywiście skupieni na piątej i szóstej, ale czwarta generacja jak najbardziej jest na deskach kreślarskich konstruktorów i tutaj już niedługo rynek zobaczy pierwsze efekty tych prac. Interesującą kwestią jest na pewno kwestia cen. Oparliśmy nasze przemyślenia na tym, jak szybko zwróci się instalacja gazowa użytkownikowi i w przypadku piątej generacji jest to zwrot po 15-17 tysiącach kilometrów, a w przypadku szóstej generacji jest to zwrot po 25-27 tysiącach kilometrów. Faza ciekła, czy to nasza, czy naszej szacownej konkurencji, będzie tak naprawdę przyszłością, jeżeli chodzi o LPG, bo nie oszukujmy się, metan kieruje się swoimi prawidłami i na rynkach, gdzie będzie dostępny tylko metan, tam nie zastosujemy fazy ciekłej, ale rynki oparte na LPG w ciągu kilku lat praktycznie całkowicie przejdą na fazę ciekłą.